wpływ i to też w innych językach. No i teraz przenosimy się jeszcze dalej. Tu wspomniana była Nigeria i Alaska i różne rzeczy, ale tutaj idziemy fizycznie do Korei Południowej, gdzie Piotr wykłada i będą już chyba trochę tematy ze starszymi, tak? Studentami. W sensie tak jest. Uczniami. Dobrze. To ja w takim razie zacznę. Mam nadzieję, że to na razie mnie słychać, a potem będzie widać ten ekran, bo ja w sumie tak dużo na Zoomie nie robiłem. Więc witam wszystkich. Jestem Piotr Konieczny. Na taki co dzień jestem profesorem socjologii w Hanyang University w Korei, a także jestem długoletnim wolontariuszem Wikipedii jeszcze z czasów studenckich. I ogólnie rzecz biorąc, chciałbym tu chwilę powiedzieć o czymś, o czym sobie myślę wielu z was wie, natomiast tutaj powiem to jako osoba w tym działająca i w sumie jednym, tak powiem, takich pionierów, czyli o nauczaniu z Wikipedią i jak to właśnie, jak to można fajnie podciągnąć pod tematy, o którym mówimy, czyli właśnie ekologia, dzieci starsze, dzieci młodsze, bo to w sumie też, o ile ja faktycznie zajmuję się głównie studentami uniwersyteckimi, to o czym będę mówił, można myślę spokojnie zaadoptować także dla młodszych ludzi, a także dla starszych, bo w sumie także są kursy edukacyjne dla ludzi, prawda, w wieku po studenckim. Na przykład w Japonii był ciekawy program, gdzie były robione takie warsztaty edukacyjne z Wikipedią dla ludzi w wieku już starszym, w domach opieki na przykład. Więc w sumie w każdym wieku myślę, każdą grupę można czymś takim zainteresować. Więc o czym ja konkretnie będę mówił, to właśnie chciałbym pokazać kilka przykładów, jak moi studenci napisali hasła na Wikipedii o tematyce właśnie związanej z ekologią i pokrótce powiedzieć, że jest to naprawdę bardzo proste, coś, co każdy nauczyciel, czy każdy właśnie nawet prowadzący różnego rodzaju warsztaty dla współpracowników, dla aktywistów, dla ludzi starszych może zrobić. Więc zobaczmy, czy mi teraz ten share screen wyjdzie, więc kliknę. Chwila próby tutaj, pierwszy raz. Aha, share screen, dobrze, już widzę, tak. I załaduj chroma, tak. I zobaczmy, czy widzicie tutaj z moją stronę Wikipedii? Tak, tak. Bardzo. Widać wszystko. Dobrze, więc to jest po angielsku, bo ja głównie działam tutaj na angielskiej Wikipedii, bo znaczy pracując w Korei, ja wykładam po angielsku, koreański znam słabo, więc aczkolwiek studenci też piszą niekiedy po koreańsku na dodatkowe punkty. Tak czy siak stworzyłem szereg narzędzi, które wykorzystuję sam, które są oczywiście na wolnych licencjach i każdy może też sobie skopiować, przetłumaczyć i tak dalej. I to jest tutaj może ta moja strona, ja to potem za chwilę wkleję ten link do czatu, bo w tym momencie, a tu jest czat, to może ja to zobaczysz, ode mnie to wam wkleję, gdyby ktoś sobie chciał to popatrzeć, jak ja tu będę mówił. To everyone, dobra, zobaczmy, czy, mam nadzieję, ten link się wyświetlił. Tak, ja bardzo dziękujemy, jest. Dobrze, to ja teraz, tak, więc to jest taka moja własna, będę poprywatna strona, gdzie linkuję do różnych moich narzędzi i takim jeden z pierwszych, jeden z pierwszych narzędzi tutaj jest po prostu lista artykułów, którą moi studenci napisali w momencie, bo nie chciałem zamknąć tej strony, która się zamknęła. I to sobie zaraz chciałbym przerzucić, że otworzę, bo chciałem tam pokazać z niej chyba jedną rzecz, którą nie otworzyłem. To się zrobi łatwo. Więc zanim tą stronę zamknę, chciałem właśnie powiedzieć, że mam różne narzędzia. Na przykład tutaj mam mój po polsku syllabus, mam nadzieję, że też się mówi. Niekiedy już nie pamiętam polskiej terminologii, wybaczcie, od 20 lat z większego czasu jestem za granicą. Więc to jest mój elektroniczny syllabus dla studentów, gdzie jest opisane na przykład wprowadzenie dla studentów, jakie mają zadania, co robić w danych tygodniach, są linki, rubryka ocen. To można przetłumaczyć na polski, gdyby kogoś się interesowało, to właśnie na zasadzie tych narzędzi, co mam tutaj zlinkowanych, co pracowałem. Ale wróćmy do tego, co studenci mogą zrobić. Bo wiele osób myśli, że napisanie artykułu na Wikipedii jest trudne, a to wcale nie jest takie trudne. To jest całkiem fajna zabawa, motywująca, uważam, studentów. Oczywiście, wiadomo, nie wszystkich. Są studenci, których no, nic tam specjalnie zmotywuje, wiemy, ale jest też sporo fajnych studentów, którzy chcą, prawda, robić, o których mówiliśmy, którzy robią bardzo fajne projekty i oni także są w stanie napisać właśnie bardzo fajne artykuły. Tu jest na przykład hasło Pollution in Korea, czyli po naszemu zanieczyszczenie środowiska w Korei,
które napisali moi studenci kilka miesięcy temu. Jest bardzo, uważam, ładne, dobrze sformatowane i ogólnie rzecz biorąc, takich właśnie haseł mogę tutaj pokazać więcej, aczkolwiek, momencik, bo jak Zoom mi tutaj się dał na górę i nie jestem pewien, jak mogę teraz przełączać, jak mogę tego Zooma na dół dać, bo nie mogę przełączyć między zakładkami. Na górze w okienku View zmienić ustawienia na mniejsze. Nie widzę żadnego. Albo złapać i przesunąć w dół. Dziękuję, udało się, super. Tak? Więc tutaj właśnie szybko pokażę kilka artykułów na zasadzie, o czym moi studenci piszą. Na kursach socjologii im pozwalam pisać na tematy różne, tak długo jak to ma jakiś związek ogólny z socjologią. Tutaj pozwalam im puścić wodze fantazji, po prostu pisać, żeby być bardzo zmotywowani pisać o tym, co ich interesuje. Ja mam kurs socjologia globalizacji, no to podejmując, no wszystko może tam iść tak długo, jak ogólnie rzecz biorąc, jest to związane coś z socjologią, prawdę mówiąc. Więc piszą studenci na przykład o zanieczyszczeniu, o dzikich zwierzątkach w Korei, o urban regeneration, nie jestem pewien, prawdę mówiąc, to jest po polsku, bo akurat hasło urban regeneration sprawdziłem, nie ma na polskiej Wikipedii w ogóle, jakaś zakłada miejska odnowa. Jeden student, czy grupa, bo to często robią grupy, zrobili listę na przykład wodospadów w Korei, napisali o lesie w Seulu. Chińscy studenci, którzy miały na wymianie, napisali artykuł o parku narodowym. Miałem też zajęcia, gdzie studenci pisali na Wiki Voyage, czyli po naszemu Wiki Podróży, to jest projekt, gdzie tworzy się poradnik turystyczny. Tutaj pisali też o parkach narodowych, to jest tam o różnych atrakcjach turystycznych. I jeszcze także chciałem dodać, że studenci także nie tylko muszą pisać, mogą także tworzyć infografiki. Co prawda mój jako infografiki nie robili, ale jednak osoba zrobiła mapę miasta na przykład. Oczywiście jest także sporo zdjęć. Tutaj jest taki przykład zdjęć, które moi studenci wrzucili na Wikipedię. Co prawda niektóre już tutaj wyrzucone, a kilka jeszcze musi wylecieć, bo są naruszeniem prawa autorskiego, ale niektóre są całkiem ok, tak długo jak sami sobie oczywiście te zdjęcia robią, ewentualnie tworzą. Więc tak szybko taki ten, no i oczywiście niektóre można podciągnąć pod ekologię, przy czym akurat w tym momencie tego zdjęcia takie nie znalazłem, ale robili na przykład zdjęcia śmietników, zanieczyszczeń, takie rzeczy, też fajna zabawa dla młodszych dzieci, typu idź na zewnątrz i zrób zdjęcie śmieciom. No to jest na przykład ciekawe, bo te zdjęcia mają wartość encyklopedyczną i mogą ilustrować różne tematy, także pokazywać potem historycznie, prawda, jak ktoś będzie patrzył za kilkadziesiąt lat, jak wyglądały śmieci w tym miejscu, w tym okresie, więc naprawdę można popuścić wodze fantazji i zrobić wiele fajnych rzeczy. Więc tutaj jest ten przeglądowo mniej więcej to się da spokojnie zrobić. Bo ja od 15 lat prowadzę takie zajęcia, rozmawiam z wieloma ludźmi, którzy je prowadzą, piszę też o tym artykuły naukowe i wiem, że często są problemy właśnie, znaczy, że jest wiele osób, którzy mówią, no to jest ciekawe, ale to niezbyt pasuje do moich studentów, bo nie mam czasu i tak dalej. No oczywiście jak nie wszystkie takie problemy zawsze można rozwiązać, ale zwykle to wynika, bym powiedział, raczej z tego, że wiele osób, którym to się wydaje, że pomysł ciekawy, ale trudny, nie ma dużego albo właściwie żadnego doświadczenia z edytowaniem Wikipedii. Nie wiedzą, że na przykład, no, tutaj mogę zdemonstrować, że przecież, żeby zedytować Wikipedię, możemy kliknąć tutaj prosto przycisk edytuj. I się nam już ładuje ten edytor tekstu i potem możemy tu już coś pisać i sobie zapamiętać. W tym momencie tu napisałem jakieś bradnie, to oczywiście zaraz Ctrl-Z i usunę. Natomiast myślę, większość z Was wie, ale może nie wszyscy, że naprawdę edytowanie Wikipedii to jest bardzo prosta sprawa i jak ja to od ponad 10 lat, spokojnie 15 prawie, pokazuję moim studentom, większość nie ma z tym żadnego problemu. Oczywiście moi studenci to jest wiek, no tak gdzieś jakieś 19 plus minus lat w większości, więc niektórzy jak mają dzieci młodsze, to troszeczkę inaczej, ale też wiem, że są kursy, gdzie są dzieci na przykład już w wieku 15, 16, też lat 17, którzy też używają tego systemu. I także na Wikipedii widzi się nawet niekiedy, bo to powiem, wikipedystów młodszych. Spotykałem się z edycjami od ludzi, od dzieci, które miały tam 12 lat, tak się przynajmniej przedstawiały na Wikipedii. Co prawda takie kursy są rzadsze, w tym momencie nie kojarzę, żeby ktokolwiek próbował, choć może gdzieś się zdarzało.
Natomiast mnie spokojnie nauczenie się, jak pisać na Wikipedię, nie jest dużym problemem, ale tu zawsze mówię, nauczyciel czy ktoś, kto to będzie chciał prowadzić, powinien sam najpierw przynajmniej trochę się nauczyć, żeby zanim będzie pokazywał innym. To jest taka jedna bardzo ważna rada, którą dam, bo też widzę niekiedy, że są zajęcia, gdzie profesor, który w Wikipedii może nigdy nie edytował, ale pomysł mu się spodobał, mówi studentom, piszcie na Wikipedii, no i niestety, jak im nie wyjaśni dobrze stylu encyklopedycznego, na przykład czym się różni styl encyklopedyczny od eseju, no to potem takie artykuły są kasowane. Więc o ile mówię, że ja jestem wielkim fanem i tu właśnie bardzo chciałem wam pokazać, że mogą studenci pisać o ekologii, o zanieczyszczeniu, mogą robić zdjęcia na przykład, mogą robić infografiki, mogą robić różne ciekawe projekty. Trzeba po prostu sobie troszeczkę się zapoznać z tym tematem. Tutaj jednak Fundacja Angielska i tak samo Polska są bardzo pomocne właśnie w tym kontekście edukacji. Są różne materiały, broszurki. Tutaj wiem, że na przykład jest szansa, że na przykład jakby ktoś chciał prowadzić takie zajęcia, to może dostać zestaw broszurek dla studentów, są jakieś nalepki, żeby studentów zmotywować. Są poradniki tutaj także w formie wideo bądź elektronicznej. Nie wiem, jak teraz jesteśmy z tłumaczeniem tego na język polski, bo są bardzo fajne takie elektroniczne scenariusze, poradniki dla studentów właśnie przez platformę tutaj Outreach. O, proszę, to właśnie jest Outreach, to też może wkleję ten link tutaj na naszego czatu, bo to jest bardzo fajny portal zrobiony przez angielską fundację. Jak gdzieś 2 lata temu byłem w Polsce na konferencji, przed zanim się pandemia nam zaczęła, naszej wikipedystycznej polskiej, to właśnie rozmawiałem z kilkoma osobami ze Stowarzyszenia Naszego Polskiego na zasadzie, patrzcie, jakie to fajne, to można przetłumaczyć. Chodzi mi tutaj właśnie, jak jest to szkolenie na przykład, o, dokładnie, tylko że to jest po angielsku w tym momencie, nie wiem, czy istnieje wersja polska, 2 lata temu było już to ciekawe i przetłumaczymy kiedyś, jak się znajdzie na to siły i ochota. Tak czy siak, jeśli to się jeszcze nie znalazło, to Klaro, może zmotywujesz tam kogoś, bo jest to po prostu doskonała naprawdę taka doskonała rzecz, gdzie każdy student może się nauczyć, po prostu to są moduły, klikamy sobie na przykład wprowadzenie do Wikipedii, czytamy, prawda, wykonujemy małe testy, studenci mogą się uczyć we własnym zakresie na tam tematy. Ja zwykle każę moim studentom zasadniczo po prostu przeczytać więcej połowę tego, bo nie wszystko tutaj jest akurat potrzebne. Na przykład sekcja o Wikidanych jest ciekawa, ale tutaj nie, na przykład ja zwykle nie uczę moich studentów, jak tam robić programowanie w Sparklu, które jest ciekawe, ale to na przykład dla nas zwykle nie ma znaczenia, ale na przykład właśnie Wikipedia Training Modules, ta sekcja, czyli jak pisać dla Wikipedii i tak dalej, jest uważam doskonała, jest troszeczkę kilka innych ciekawych sekcji. Tutaj widzę coś tłumaczone właśnie na niemiecki i hiszpański, więc polskiego w tym momencie nie widzę, ale mam nadzieję, że się znajdzie. I tutaj potem każdy, kto prowadzi zajęcia, nauczyciel, może mieć właśnie taką stronę instruktora i tutaj można sobie własny kurs podłączyć. Tu na przykład któraś ta moja socjologia globalizacji jest i tutaj są wszyscy studenci, się potem u mnie rejestrują. Mam tutaj na przykład kilkudziesięciu studentów, mogę sobie zobaczyć, które artykuły mam przypisane, ile oni piszą, jak dużo, popatrzeć na ich stronę szkiców. Jest to takie moje fajne narzędzie, które naprawdę jest po prostu mało znane. Dlatego tutaj podkreślam, że z mojego doświadczenia spokojnie można studentom powiedzieć, piszcie na Wikipedii, wyjaśnić im troszeczkę jak i co, będą bardziej zmotywowani. Bo jak piszą, prawda, wypracowanie typu napisz, dostaniesz ocenę, zapomnimy za tym jutro, bo profesor to wyrzuci do śmieci, jak nie, to student dostanie wyrzuci do śmieci i 2 dni później nie pamięta, że miał wypracowanie, no bo co to jest wypracowanie, nic ciekawego, nudy straszne zwykle. A tutaj na Wikipedii jest to artykuł Wikipedii, którym ten student może później załączyć do swojego tam resume, CV, pokazać, że on potrafi, pochwalić się nim na Facebooku, Twitterze, że ja napisałem, czy to pokazać rodzicom, czy tam kolegom aktywistom, czy właśnie pracodawcy. Artykuły, które studenci piszą, są oczywiście w systemie Wikipedii, można zobaczyć historię, ile osób później to edytuje, można zobaczyć sobie na przykład statystyki to mnie ciekawe, page view, czyli ile osób tutaj czyta na przykład na artykuł każdego dnia i tutaj możemy sobie zobaczyć, ja nie widzę, bo mnie zasłania Zoom, momencik, że ten artykuł jest dziennie czytany przez jedną osobę,
nie jest to rewelacja, no bo też park w Chinach nie jest może jakimś fascynującym tematem, ale już na przykład myślę, jak popatrzymy sobie na ten artykuł o dzikich zwierzętach w Korei, uważam, tutaj będzie na pewno przynajmniej kilka osób. Znowu nie ten link kliknąłem. Znaczy się, jak to, ja pokazuję wam to, co wiem, że studentów motywuje, bo ja to pokazuję moim studentom na stadzie, patrzcie, napiszecie fajne hasło, o to proszę, 40 osób dziennie będzie patrzyło na to, co wy napiszecie. No i piszą o różnych tematach, właśnie także ekologicznych, także o środowisku. Ostatnio na przykład, bo tu mam hasła koreańskie, to nie wiem, żeby, jakby wam pokazał, to były krzaczki, bo z powodu pandemii, to jak zajęcia zmieniły się na wirtualne, to pozwoliłem im robić więcej tłumaczeń, więc tutaj to tak krzaczkowo wyglądają, ale sporo z tych hasł, jak zauważyłem, jest właśnie o na przykład o tam różnego rodzaju recyklingu, o problemach środowiskowych. To moich studentów w Korei bardzo interesuje, tak o tym zresztą mówili poprzedni prelegenci. Wielu młodszych jest także, no, przejmuje się tym, co się dzieje z planetą, chcieliby coś zrobić. No i oczywiście niektórzy zajmują się jakimś aktywizmem. No i właśnie odpisanie dla Wikipedii jest taką formą aktywizmu. Ponieważ tutaj jesteśmy wszyscy Polakami, no to też zwrócę uwagę, że to, co moi studenci często robią, to tłumaczą hasła z angielskiego na polski, ponieważ no, koreański Wikipedia, na koreański, ponieważ koreańska Wikipedia jest o wiele mniejsza od angielskiej, no i z polską jest podobnie. Tak jak tutaj pokazałem na przykład to hasło o tej odnowie, nie wiem, miejskiej w Korei, to właśnie mówię, popatrzyłem sobie na przykład, czy istnieje to hasło na polskiej Wikipedii i nie, to jest hasło angielskie o odnowie tej urban renewal, czyli no i tutaj niestety języka polskiego w lewym nie ma. Jest jakieś 15-20 języków, na polski tego nikt nie przetłumaczył. Więc nawet jeśli pomyślimy sobie na przykład dla młodszych dzieci, że no może oni, może studenci w wieku 15, 16, 14 niekoniecznie będą w stanie napisać artykuł, bo jednak to jeszcze nie ten poziom, że mogą popatrzeć do źródeł naukowych, nawet gazet, zrobić artykuł z encyklopedyczny, no dobrze, ale tłumaczenie. To nie mówiąc o tym, że to jeszcze dodatkowo są punkty, że angielski na polski, oczywiście można maszynowo, to już zależy od jaki ktoś tam kurs prowadzi, czy to, czy akurat tłumaczenie jest tam wskazane, czy to nie pasuje. Niemniej to jest naprawdę super dużo rzeczy, które można zrobić. Młodsi studenci mogą tego ilustrować, studenci z kursu graficznego mogą robić infografiki, zainteresowanie turystyką mogą iść na wiki podróże. Jest no, to naprawdę wiele rzeczy, które studenci mogą robić, tylko trzeba po prostu jakby pomyśleć, jak to sobie zintegrować. Ja tu nawet chętnie, jakby ktoś był zainteresowany, typu fajny pomysł, ale nie miał się to zabrać, ja tu chętnie też zaoferuję, można do mnie mailem skontaktować, czy nawet na Zoomie mogę wyjaśnić, jak to na przykład zaadoptować, gdzie znaleźć dobre rzeczy, żeby na przykład dodać sobie takie zajęcia dla czyich studentów, bądź mówię, niektórzy z was może pracują nie ze studentami, ale właśnie z ludźmi w innych grupach, na przykład jak Fundacja Wikipedia prowadzi warsztaty dla no, ludzi często starszych z różnego rodzaju, też właśnie to wszystko można ludzi zmotywować, zainteresować tym, że wolontariat dla Wikipedii to także rzecz dobra dla środowiska. Najpierw można pisać te hasła o tej tematyce ekologicznej, ilustrować. Więc to tak przeglądowo chciałem właśnie powiedzieć, czym ja jestem bardzo zafascynowany od lat, czyli tym namawianiem ludzi, że można pisać do Wikipedii, ale jeszcze fajnie można motywować innym, żeby pisali i żeby tak zostawali wolontariuszami i to wikipedystycznymi i potem sobie zielonymi i tworzyli tą doskonałą bazę dla wszystkich. Więc ponieważ ja mam taki zwykły styl, że po tym moim takim krótkim wprowadzeniu i demonstracji chętnie chciałbym w sposób usłyszeć, jeśli mamy czas, czy są jakieś pytania, czy kogoś zainteresowało to, co mówię, bo być może mówię o tym, o czym wszyscy dobrze znamy, ale jakiś tam choćby fragment zainteresował, a może dla kogoś to jest coś nowego i chciałbym, żebym coś rozjaśnił, bo tak szybko przeskoczyłem, jak ja tak jestem zafascynowany tematami, to niekiedy gnam do przodu i zmieniam te slajdy co chwilę. No bardzo super pasją mówisz też, co to dla nas wielu tutaj jest bliskie. Ja tu wrzucałam, jak mówiłeś, na czat rzeczy tak w kontekście polskim, tak jak robisz, że mamy projekty szkolne i akademickie w polskiej Wikipedii. Można też prześledzić, jak tam jest dokumentowany taki projekt, jak właśnie, tak jak pokazywał Piotr, nauczyciele sobie odhaczają zrobione w tabelce. My pomagamy zrobić takie tabelki też, jak ktoś nie wie jak. No ostatnio bardzo zapraszamy do takiej opieki właśnie, jak mówił Piotr, żeby najpierw tłumaczymy my nauczycielom, jak to przeprowadzić, konsultujemy zespół edukacji u nas.
żeby właśnie potem było mniej tych frustracji też, że coś się nie udało, albo wypadło, albo że nauczyciel też, żeby nie działał jak we mgle. Jak przejrzycie nawet te projekty właśnie, tak jak tutaj imponujące rzeczy studenci Piotra zrobili, to naprawdę też dużo młodsi mogą też działać, bo działamy z nimi i właśnie tak jak mówił też Piotr pod kątem zdjęć. Jeżeli możesz, Piotr, się zgodzić, bo tu czas nas trochę goni. Po pierwsze, bardzo dziękujemy, że chciałeś tutaj swój wolny czas w Polsce poświęcić jeszcze na mówienie o Wikipedii, ale rozumiem, że to jest twoje hobby, tak jak moje na przykład, więc moglibyśmy tutaj osobny webinar i chętnie cię zobaczymy też na jakichś kolejnych spotkaniach z nami właśnie pod takim kątem praktycznym dla nauczycieli. I tutaj w materiałach, które będziemy wysyłać, ja podam te linki, też się może z tobą skontaktujemy jeszcze osobno, co można dołączyć, takie wskazówki, dobra? To byłoby bardzo przydatne. Zapraszamy też na wikiszkoła.pl, tam materiały też jest trochę już wideo włożonych i